Cześć kochani, witamy Was w kolejnym naszym jakże głupim i nieprzewidywalnym materiale. Żeby zrealizować ten materiał, słuchajcie, musieliśmy się przenieść w takie bezpieczne miejsce, jakim jest tutaj nasza działka. Do realizacji tego materiału będziemy potrzebowali. Pokazuję i objaśniam. To wybuchnie zaraz. Co jest? Wchodzimy. Otwórzcie. Cześć kochani. Ten odcinek będzie troszeczkę zwariowany i tak mówię po cichu, ponieważ... Nie tylko ten. Mówię po cichu, ponieważ będzie mały przypał, słuchajcie. Jesteśmy we wnętrzu bankowozu. Pojazdu służącego do przewozu kasy. Weszliśmy w posiadanie takiego bankowozu, a to tylko i wyłącznie po to, żeby Wam pokazać, jak wygląda w realu to, co Wy widzieliście na filmie, czyli co się dzieje z pieniędzmi w momencie, kiedy próbujecie ukraść takie pieniądze z zabezpieczonej skrzynki i co znaczy, jak te pieniążki są takie kolorowe, potem nie nadające się już do niczego, więc my ten bankowóz musimy opierdzielić, żeby Wam pokazać, jak to fizycznie działa. Będzie dużo scenariuszy różnych dziwnych, ale postaramy się Wam to w jakiś sposób dostać. Słuchajcie, muszę się dostać do skarbca, do tego trezora. Mam ułatwioną zadanie, ponieważ tutaj, jak mówię, możemy sobie wejść. Nie wiem, czy mnie widzicie. Mamy tutaj mnóstwo różnych dziwnych skrzynek, ale taką jedną to ja sobie porwę. No to do zobaczenia gdzieś w Polsce. Na razie jesteśmy ustawieni. Nara! Słuchajcie, Marek mnie znalazł, więc to jest zła informacja, ale mamy tą naszą walizkę i chcemy Wam pokazać, jak wygląda taka walizka do przenoszenia pieniążków, żebyście się nie zdziwili potem. Słuchajcie, walizka wygląda w ten sposób. Wewnątrz walizki, w tej magicznej skrzynce, mamy umieszczone takie ładunki. To są ładunki zdobyczne. Ładunki, że tak powiem, wybuchowo barwiące. I my te ładunki, na potrzeby tego filmu, może nie w takim pojemniku, bo go szkoda, ale takie ładunki w innej walizce starszej generacji do przenoszenia pieniędzy zdetonujemy. Ja tym rzuciłem? No. Bum. W każdym razie, słuchajcie, zdetonujemy coś takiego, ale już w miejscu, gdzie możemy to zrobić bezpiecznie, gdzie niczego nie uświnimy, nie tak jak tutaj. I zobaczycie naprawdę w realu, jak to wygląda. Zamykamy ten śmietnik i uciekamy. Słuchajcie, będziemy potrzebowali tak. Będziemy potrzebowali przedłużaczy. Ha! Będziemy potrzebowali drugiego przedłużacza. To tak na wszelki wypadek. Będziemy potrzebowali rękawiczek. O, tak. Rękawiczki wyglądają w ten sposób. Będziemy potrzebowali urządzenia latającego. Ja go zostawię, bo się zbudzi. Będziemy potrzebowali parę kamerek, telefonów i innych pierdół. To na razie niech sobie leży. Takie rękawiczki też się przydadzą. Tutaj, panie Marku, jak pan zgubił obraz, to wystarczy dotknąć. O. Słuchajcie, torba z narzędziami też się przyda. Tak. To jest coraz bardziej dziwne. Urządzenie latające było. Do tego będziemy potrzebowali... Magiczne pudełko. Taki oto pojemnik. Z taką zawartością. Jak również miernik plus na przykład akumulator. Oraz będziemy potrzebowali takie pudełko. Oraz będziemy potrzebowali takie coś. Że to co?
A to są takie rzeczy właśnie. Do tego przydadzą nam się dwa statywy. Tak? Tak. I brakuje nam tylko jednej rzeczy. Chętnego. Nie, bankowozu. Słuchajcie, ale wiecie o tym, że załatwienie bankowozu dla nas to nie jest problem. No to co? Zaczynamy zabawę, nie? Pan gasi ten pierdoństwo i bierzemy się do roboty. Słuchajcie, możecie zastanawiać się, po co nam to wszystko? Te wszystkie pierdoły. Już wam mówię. Niejednokrotnie będąc na zakupach, nie wiem, w jakimś markecie, galerii handlowej, jak zwał, tak zwał, widzieliście ochraniarzy, którzy chodzą właśnie z takimi pojemnikami i w środku niosą kasę. Jak widzieliście wcześniej, taki pojemnik jeden został przez nas, że tak powiem, wypożyczony. Jego nie będziemy niszczyć, żeby była jasność. Zniszczymy tą starą walizkę. To właśnie. O. To są starego typu pojemniki do noszenia kasy. A co jest najfajniejsze w tych pojemnikach, to jest to, co wam pokazywaliśmy wcześniej. Czyli to są ładunki, które barwią pieniądze. I my takie ładunki chcemy zdetonować, a Marek tutaj w ramach walki z nudą, bo nic innego nie ma do roboty, przygotował mnóstwo pieniędzy, słuchajcie, zobaczcie, wyobraźcie sobie, że to są setki, albo dwusetki, albo i pięćsetki, jeżeli ktoś zasługuje. Miliony. To wrzucimy tu, te kostki wrzucimy tu i zrobimy BUM! No. Taki jest plan. Taki jest plan, ale teraz, żeby mieć jasność, że to wszystko zadziała, musimy zrobić tutaj mały hokus pokus. Słuchajcie, my się odsuniemy na bezpieczną odległość, bo to jest pierdolnictwo straszne i to strasznie brudzi. Natomiast musimy sobie przygotować parę rzeczy i o tym będą jeszcze te parę takich ujęć, zanim dojdzie do widowiskowej eksplozji. Pan tam naciśnie wyłącz i się bierzemy do roboty. No, więc tak, słuchajcie, żeby zdetonować sobie taki ładunek, musimy go sobie najpierw, nie wiem, weźmy sobie taki, o, mamy taki ładuneczek, musimy go sobie z tej magicznej skrzyneczki wyciągnąć jakiś nóż, musimy wyciągnąć jakąś, to jest kostka dymna, słuchajcie, tutaj mamy 200 gram tego materiału barwiącego. Potrzebujemy w sposób profesjonalny obrobić przewody. I teraz tak, z racji tego, że my jesteśmy tacy, a nie inni, musimy sobie ustalić, który będzie plus, a który jest minus. Żeby wam pokazać, o co chodzi, odpalamy to napięciem 12 V. Nie śmiejecie się, kable są do dupy, wiem, muszę zrobić nowe. Ja się odsunę. Nie, no spokojnie. Co masz pan więcej do stracenia oprócz życia? No chyba nic, prawda? Jesteś stary, ślepy, więc nic nie tracisz. Chodź tu, pokaż tutaj, proszę, na mierniku. Słuchajcie, mamy tutaj, o ile to będzie działać, tak, mamy 11 V. Powinno wystarczyć, jak nie weźmiemy inne urządzenie. Podłączasz? Nie. Już? Teraz tak, znaczy tego, że musimy to sobie połączyć z tym. Musimy sobie sprawdzić, który będzie plus, a który będzie minus. W tym celu wykonaliśmy jakże profesjonalne urządzenie. I przy pomocy urządzenia malującego musimy sobie zobaczyć, na przykład plusem będzie brązowy. Widzicie, jeżeli tutaj podłączymy plus, tu, to ten plus będzie też tutaj. A będzie tutaj i zrobi BUM! Więc tutaj mamy pewność, że na tym kilkumetrowym odcinku, że tutaj mamy plus, zapamiętać, zaznaczyć, żeby potem nie rozdzielić. Czyli to sobie zrobimy. O, tu jest kropeczka, będzie plus. To trzeba było plus. A nie, no bo to potem będzie wieża, no, wprowadzało w błąd. Okej, okay, teraz tak, następną ważną rzeczą to jest wyłączyć miernik, żeby baterii startowało. Sknera. Nie sknera, bo potem się to może przydać. Dobra. Co my tu jeszcze mamy w tym magicznym kuferku? W magicznym kuferku
Mamy takie oto przewody. Trochę dylki. No niech będzie, że dylki. I my te dylki będziemy musieli podłączyć tu. Na przykład tak. I tak licząc, że się nie zrobi zwarć. Co jest dużo prawdopodobne. Wtedy będzie jeszcze bardziej zjawiskowo. Leci. No to dobrze, słuchajcie. To teraz tak, żeby tutaj nie przedłużać, musimy w profesjonalny sposób podłączyć przewody wielokrotnie. Zawsze tak w rękawiczkach? Tak, bo nie zostawiam śladu. Będzie trudniej zwłoki zidentyfikować. Słuchajcie, nie przejmujcie się sposobem łączenia, bo to jest tylko pokazane. I tutaj na tym pięknie przygotowanym przewodzie mamy taką oto kostkę. I tą taką oto kostkę wkładamy do tegoż oto pojemnika, w którym będą następnie wrzucane pieniądze. I panie Marku, co wrzucamy? Wszystkie? Nie. Wszystkie. Dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy, słuchajcie. Dużo pieniędzy, brak pieniędzy doprowadzi nas do nędzy. Słuchajcie, one są, że widzicie, przez kolegę tutaj tak ładnie podrobione. Kolega sobie wziął do serca, że to są jednak pliki banknotów. Prawda? Więc możemy je... Wszystkie są teraz, równe. Teraz wrzucimy tą kostkę. Musimy mieć pewność, że te przewody nam się tu nie zepchną. Panie Marku, pan tutaj pokaże, że kostka jest. No, muszę więcej waluty. Wiesz o tym, że to potem trzeba będzie wywalić. I tutaj słuchajcie, korzystając z tego, że ten pojemnik również ma kieszonkę boczną, zrobimy sobie eksperyment do naszej własnej ciekawości. Tutaj widzicie, o. Tak wiem, całe życie. I słuchajcie, żeby nie było, zamykamy. Tak. Dobra? Dobra, na razie tyle kasy starczy. A z tym... Wiem, że sknera. Tak sobie to zrobimy. Słuchajcie, teraz tak, musimy się odsunąć, że tak powiem, na bezpieczną odległość. Znaczy ja się odsunę, kolega będzie przy tym wybuchu cały tak, czas. Tak, ja tu do środka kamerę wsadzę. Nie, nie, nie. Pan czeka, pan tu walczy, czy ja tego przypadkiem nie pociągnę za sobą. Kolega się ciągnie. Ciągnie się. Okej, słuchajcie, więc tak, to mamy, natomiast odpalimy to, po czym odpalimy samą kostkę, żebyście mieli świadomość, jak to wygląda już potem w realu, dlatego też są potrzebne te rękawiczki i cała reszta, bo tu naprawdę zostawiam mnóstwo syfów. Wiem. Okej, no to co? Przenosimy to w miejsce, gdzie to będzie czystsze. I idziemy w cholerę. To znaczy tam. No dobra, słuchajcie, to sobie podłączamy to zgodnie z kolorystyką. Mamy tutaj dwa krokodylki. Tutaj mieliśmy minus. A tutaj, jak przytknę, nie? Tutaj tak, to tam powinno zrobić bum. Teraz wszystko w rękach kolegi, czy się uda, czy się nie uda. Także panie Marku, cykorze jeden ty. Pan tam, widzi pan walizkę? Widzę. No to uwaga, jademy. Wow. Widzieliście? Ale tam się dymi. Ten dym się lekko w tą stronę porusza. Teraz musimy poczekać, aż tam się przestanie dymić, jak widzicie. A tutaj, jak widzicie, nam się dymi dalej. O. Zobaczcie, aż się dźwignęło, otworzyło się, przeskoczyło, bo to było na dole. O, to.
To, widzicie, tam się wszystko ten... Kurde, ja będę miał przedłużacz bludny, ej! Dobrze, a twój? Mówiłem, żeby to wsadzić w swoim samochodzie. No, w każdym razie, jak widzicie, mała kosteczka, która tam było słychać taki bum przez chwilę. No i mamy efekt taki, jaki mamy. Poczekamy, niech to się tam przestanie gotować i wtedy będziemy otwierali. Zobaczymy, ile waluty zostało. No dobra, no to co, drona? A drona? Go home. Drona nikt nie załączył. Co, słuchajcie, idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Jest to moment. A już wiecie, po co nam są te rękawiczki, bo to zobaczycie, ile to robi syfu i smrodu. O, mam tu kurtkę brudną. Ojoj. Ale jeszcze brzękadełko mógł włączyć. Jak widzicie, troszeczkę tutaj nam się podziało. To było białe, zaznaczam. Kostka po zdetonowaniu wygląda tak. To się jeszcze przyda. Spójrzcie tutaj. To są pieniądze. Z badownikiem. Czy co? Panie Marku, weź pan tego krzykacza do góry. Pan postawi gdzieś tą kamerkę i... No dobra, słuchajcie, jak widzieliście, zanim zgasiliśmy ten hałaśliwy latające coś, te hałaśliwe latające coś, otwaliśmy tą walizkę, teraz już jeszcze raz na spokojnie. Tutaj zobaczcie, mamy tą kostkę dymną. Ona jeszcze tu sobie ma odrobinę, o, tutaj nawet widać ładny, jak widzicie, zapalnik. No tutaj, o, jak widzicie, no ale dobra, potem to się posprząta. Nas interesuje, jak wyglądają pieniądze. Mimo, że to są tylko karteczki, po spotkaniu z taką kostką. Czyli jeżeli byście chcieli zakosić taką walizkę z pieniędzmi, to prawdopodobnie zanim wyjdziecie ze sklepu, to te pieniążki już będą wyglądały właśnie w taki sposób, a tego się po prostu nie da zmyć. Ale co jest najciekawsze, panie Marek, chodź pan tutaj. Raz, bo ludzie są ciekawi, chyba, nie? Jesteście ciekawi, nie? Chyba. Dobra. Jak widzieliście wcześniej, wsadziliśmy tutaj pieniążki do zamkniętej kieszonki. I co jest najciekawsze? Zobaczcie, jaką dziurę ta kostka wypaliła, czyli tutaj, no, mówimy jeszcze o jakiejś temperaturze. I co my widzimy tutaj po tych pieniążkach schowanych za tą kieszonką, znaczy w tej kieszonce? No powiedzmy, one są prawie... Kurde, jak ginekolog, słuchajcie, ej. Nie wczuj się. Prawie, no to też na czerwono, no. Prawie nieruszone. Więc słuchajcie, macie tutaj naoczny przykład, jak działają tego typu walizki. I wiadomo, tamten pojemnik specjalistyczny, który mamy w depozycie, nie będziemy go detonować, no bo to będzie wyglądało tak jak teraz, no i szkoda pojemnika. Natomiast tak, teraz przeniesiemy, słuchajcie, kamery w inne miejsce, takie mniej przewiewne, tak jak tutaj mamy.
i odpalimy samą kostkę. Zobaczycie, ile to tworzy wadby, ile to tworzy, jak wygląda ten ładunek po prostu nieschowany w pojemniku. No co, jesteście gotowi na to, nie? Bo kolega Marek widzi, że tupie nogami i jestem, nie? No dobra, słuchajcie, to wrzucamy. Chociaż to był głupi pomysł. Jak to, każdy. Bo to jakoś trzeba stąd zabrać. Fuj, ale dobrze, że przyjechaliśmy, panie Marku, twoim samochodem. Tak, tak. No. I tego nie wsadzisz do mojego auta. Słuchajcie, tutaj, bo chcemy wam pokazać, jak wybucha sama taka kostka. Co prawda pogoda nam nie sprzyja z racji obecności tego domku obok i wiatru, który właśnie idzie w tamtą stronę. Może sąsiadka nas nie pokochać. Może nas, no, najwyżej kolega Marek jest bogaty, więc będzie naprawiał elewację. Słuchajcie, dlatego, że ten wiatr może faktycznie iść w tamtą stronę, my sobie przesuniemy te rzeczy tak na zawieczne i będziemy wracali do was za chwilę. No? No, może nagrywa, tak? Słuchajcie. Teraz, tak jak wspomniałem wcześniej, pokażemy wam, jak wybucha taka kostka bez żadnej osłony. W tym celu musimy po raz kolejny przygotować sobie ładunek. Przy wykorzystaniu tego pięknego, profesjonalnego urządzenia do przechowywania tego typu ładunków, trzeba się zrobić tak, żeby niepotrzebnie nie zrobić zwarcia. A widzicie, dno też jest specjalnie przygotowane w celu. To co, musimy to podłączyć, poustawiać jeszcze pozostałe kamerki, żeby było z innych ujęć. Drona już nie będziemy puszczać, no bo tutaj w krzakach nie będzie nic widać, więc musi wam to wystarczyć. Przepraszam, panie Marku, tu się pracuje, no. To pracuj. O, jakbyś tam nic nie robił. Nie. Ty już się odpowiednio pobrudziłeś. Słuchaj. Pokaż swoje straty w spodniach. Możecie się... Tak, to tutaj, o, tu, o, pokazuję i objaśniam, tylko dotknąłem i to się już nie spierze tu, o, o. Słuchajcie, dlaczego do detonacji tych instalacji 12-woltowych wykorzystujemy przedłużacze i to jeszcze z uziemienia? Dlatego, słuchajcie, że jeżeli tu sobie określimy bieguny, a mamy wtyczkę również pasującą do gniazdka z wolcem, że tak powiem. I wcześniej, jak widzieliście, ustaliliśmy sobie, który jest plus, który jest minus. Kropeczką. Kropeczką czarną, tak. Nie ma możliwości, żebyśmy się machnęli przy podłączaniu biegunów. Banalnie prosty trik. Jeżeli macie wszystkie kable w tym samym kolorze. A wszystkie kable są w tym samym kolorze, bo kolega jest daltonistą. Sobie to tutaj odsuniemy. Weźmiemy sobie, słuchajcie, akumulator przygotujemy. Taki akumulatorek, o właśnie, to są ładne akumulatory. Bardzo fajnie poręczne. Najlepsze powerbanki, jakie są, słuchajcie. A ten powerbank ma ile? 12 amperogodzin, czyli możecie 3 tygodnie mieszkać w buszu i tym akumulatorem sobie podładujecie tyle. Możecie tym rzucać, co najważniejsze. Dobra, ja ustawiam kamery, panie Marek, ma się przygotuj, bo będziesz pan tam trzymał te kabelki w ręku. Naiwny. To co, kochani, jesteście? Tak, tak. Poprawcę fryzurę tak, tymi czerwonymi rękami. Jesteście gotowi? Tak! Jesteście gotowi? Tak! Dobra, słuchajcie. To przygotowujemy. Nie kabelków, daltonisto. Tak, przygotowujemy, słuchajcie, masz tutaj odpał, tu mamy kropeczkę, widzicie, a z drugiej strony też. A z drugiej strony nie ma kropeczki, czyli tam, gdzie kropeczka, mamy co? Bum. Bum. Tutaj, słuchajcie, jesteśmy obserwowani przez dużą grupę naszych fanów, pan pokaże fanów. No i co?
jesteśmy gotowi. Panie Marek, pan tam sobie teraz rozjaśni ten ekran, żeby pan widział, co pan filmuje. O, właśnie. Tam mamy na profesjonalnym, na profesjonalnym wiaderku służącym do detonacji kostek. Nasz ładunek. Mamy rozstawione kamerki. Czy chce pan tam podejść bliżej, panie Marku? Chce się pan pożegnać z rodziną? Też się nie dziwię, oni z tobą też. O! Zobaczmy, jak to wygląda. Przy okazji widziałem, że... A, kostka spadła! O, zobaczmy. O. Oj, ale teraz to już my z tym nic nie zrobimy. Ale będzie się musiało wypalić. I tak się to dymi, słuchajcie, w takiej walizce. Ja wiem, że po prostu na przedłużacz. Ale jak widzicie, takie coś tutaj działa. I to już? Że to już. To jakaś felerna ta kostka. Jakaś felerna kostka. Bo tu odskoczyło tamto coś. A, no właśnie. Ten detonator chyba. Ten zapalnik wyskoczył. No to jest... Dobra, słuchajcie. Specjalnie dla was, żebyście nie mówili, że was nie lubimy. Weźmiemy jeszcze jedną kostkę. Mniej felerną. Mniej felerną. Znaczy nie, przygnieciemy ją po prostu jakimś kamieniem. Za chwileczkę się do was... To są kamienie. No, mamy dla was kamienie. Na szanie. Jak widzicie, znowu ją rozerwało. Tutaj o. Natomiast idę po następną i zrobimy... A, to jest ciepłe. I zrobimy to jeszcze raz do porządku. Ciekawi? To oglądajcie. To jest kolejny dowód na to, że robimy to na żywo, a nie gdzieś tam po 17 dublach. Dobra, kochani, specjalnie dla was mamy nową kostkę. Już tutaj na samym wstępie zostało nam zadane pytanie, skąd wiemy, który jest plus, który jest minus. Pomijając to, że obydwa są szare, nie? No, jak widzisz. Żółty i biały. To chyba u ciebie. Niebieski kwiat, niebieski kwiat i kolce. Niebieski kwiat i kolce. W każdym razie, słuchajcie. Skąd wiemy? Wiemy. To jest tak banalnie prosta wiedza i o takie rzeczy nie powinniście się pytać. Tak samo jak nie powinniście się pytać, z czego są zrobione parówki oraz o to, o ile przeładowane jest Iveco Daily. Ale to tak na marginesie. No tak. Panie Marku, pan tu pozwoli, na razie się nie bój, nie będzie wybuchów jeszcze. Bierzemy ten zmęczony życiem przewód. To uwalamy tutaj na plus, jak widzicie. Specjalnie nie wzięliśmy czerwonych przewodów, bo czerwone przewody w każdym filmie są cięte i to głupio wygląda, bo to zawsze mówi tnij czerwony. A my tutaj chcieliśmy być oryginalni i mamy żółte i białe. Znaczy to są te żółte i białe, to są te szare, które widzicie. Ale wydaje mi się, że ten kamyk będzie dobry, bo go nie zdmuchnie. Nie, może za duży. Weźmiemy tą cegiełkę. Dobra. Panie Marek, pan tutaj pokazał, tak? To bardzo dobrze. Dubl. Pozostałe kamyki również załatane. I odchodzimy na bezpieczną odległość. No dobra, jesteście gotowi na podjęcie kolejnej próby? Czyli znowu czarny do czarnego. Czerwony do czerwonego. Nie ma kropeczki, jest kropeczka. Nie ma kropeczki, czarny. Jest kropeczka. Czerwony. Także panie Marku, może pan tam podejść bliżej.
bardzo ja śmieszne. Ci, ja ci nic nie sugeruję, ale bym poszedł, widzowie chcą to zobaczyć. To se idź. On tam pójdzie. To se idź. On tam pójdzie. Ja będę delikatny. Idź. Tak, tak. Dam ci 2 sekundy opóźnienia. Spada. Nie bój się, podejdź tam bliżej. Tak, tak. Podpala. To wie pan, co stanie szturchać tą. Da. No. Nawet się pali, ogienie. Widzicie, jak to działa? I koniec. Ale coś zrobiło swoje. I zaraz możemy się przyjrzeć, jak to faktycznie wygląda. Ale zobaczcie. Widzieliście? Taka mała kostka. Fakt, że tutaj zobaczcie, jaka jest temperatura, że ona się jeszcze tutaj pali. Ale patrzcie, to jest ta cegła, na która na niej leżała. Takie małe główienko potrafi zrzucić kamień, który waży, tak szczerze, niecały kilogram. Więc nie detonujcie sobie takich kostek w rękach, bo to będzie bolało. A do Sylwestra jeszcze trochę czasu. No dobra, rozpinamy naszą profesjonalną instalację, słuchajcie. Co my tutaj mamy dalej? Jak widzicie, nasz profesjonalny podajnik. A! Oczywiście, jak widzicie, przestrzegamy podstawowych zasad BHP, czyli o, tu się jeszcze pali, widzicie? O, o. A wiecie, co znaczy BHP? Bezpieczeństwo hamuje pracę. Więc tak to sobie tutaj po prostu wygląda. I nie mówcie, że się dla was nie poświęcamy. No dobra, to do was te wszystkie upierdzielone rzeczy bierze kolega. Ja zwijam kamerki i zrobimy jeszcze jedną rzecz, słuchajcie, czyli wyciągniemy baniak z wodą i pokażemy wam, jak wygląda próba domycia się z tego proszku, bo to też nie jest taki hop-siup. Takie nowoczesne ognisko, słuchajcie, nam wyszło. Nie, no, to znaczy koniec tego, to wygląda jak jakiś szczur, zobacz. Pan tam se machnie po tym ekraniku, będzie pan widział, co pan nagrywa. No, zobacz, wygląda taki szczur. Nie ma to jak zapach napalmu o poranku. No dobra, zwijamy te zabawki, słuchajcie, zwijamy kamerki i pokażemy wam jeszcze, jak się z tego pieroństwa, panie Marek, tutaj, pan, o tak, o właśnie, tą, widzi pan, tutaj mam białe rękawiczki, to pan powinien zauważyć. Zwijamy te zabawki i pokażemy wam jeszcze, jak się z tego gówna domyć. Dobra, słuchajcie, bo to z racji tego, że to pieroństwo się cały czas dymi, troszeczkę to w profesjonalny sposób ostudzimy. No to nie chcemy, żeby nam coś tutaj się zapaliło, niech sobie to leży. A teraz tak, żeby wam uświadomić, jak z tego gówna, za przeproszeniem, jest się trudno domyć. To jest nasz roboczy stojak. Wygląda, jakbym kogoś zaszlachtował. Weźmiemy gruby nominał jakiś, zobaczcie, o, tak, wziąć. O, nie wiem, może to. I spróbujemy to zmyć. Po prostu pieniądz
po takiej obróbce stanie się bezwartościowy. No zobaczcie tutaj dalej. Czasami jest pomarańczowy, czasami jest fioletowy, czasami bywa w innych kolorach. Ale tak czy inaczej, takich pieniędzy nigdzie nie rozmienicie już. I przestało się dymić. Ktoś reflektuje na fajną torbę? Troszkę brudna, ale... Koniec.